Bardzo się cieszę i podoba mi się to inteligentne podejście, że nie jak kiedyś, jak byłeś o wiele, wiele młodszy, musiałeś tą wagę trzymać na siłę, szybko, nerwowo zrzucać, a tutaj spokojnie, przecież masz tyle dni do soboty, że w naturalny sposób zgubisz to prędzej czy później. I Paweł, sam poruszyłeś temat. Ostatnio, jak widzieliśmy się, bardzo dużo poświęciłeś czasu na rozmowę o jedzeniu. Rozmawialiśmy o jedzeniu, powiedziałeś, że występują nowe trendy, nazwijmy to staropolsko tak zwanego terminu jarosza, że wielu pięściarzy, których znasz teraz obecnie, przechodzi na tak zwane warzywa plus ryby, a bardzo mało mięsa zwierzęcego, bardzo mało, ja się nie znam na mięsach, ale no wołowina jest coś tam z prosiaka i tak dalej, i tak dalej. Jednak tylko ryba i warzywa. Powiedz mi, rzeczywiście potwierdzisz to na koniec rozmowy? Też sushi i inne sprawy? Powiedz, jak wygląda to u ciebie? Wiesz, ja sushi nie robię, ale próbuję kupować, jak mówiłem, co nie jadłem, jak na tym camp, co nie, jak schodziłem z wagi, jadłem 6 razy na dzień, ale wszystko naturalnie, ale jadłem dużo seafood, znaczy się salmona zawsze jadłem. Ryba, łosoś. Jadłem shrimp codziennie. Krewetki. Jadłem tunę codziennie. Jakieś ryby. Tak. Jakiś seafood zawsze miałem w swojej diecie, to nie? I następna rzecz, węglowodany musisz mieć. A jak brown rice, czy ryż brązowy. Tak jest. Te sweet potato, to są amerykańskie yams, te ziemniaki takie słodkie. Słuchaj, ja uwielbiam. Najlepsze są frytki na słodko właśnie. Bardzo dobre są. No to chodzi, te frytki można zrobić do piekarnika, żadnego oleju. Tak jest. Ten ziemniak na malutkie to i normalnie do piekarnika na 30 minut. Temperatura 450 i wychodzą super. No proszę. Takie proste rzeczy, bez tłuszczu, bez niczego, rybę, wszystko naturalnie. O, następna rzecz, zawsze można jeść nut, to te. Orzechy. Bardzo dobre, tylko że w małych porcjach, wszystko w małych porcjach. Ale naprawdę się czuję, sprawdziłem krew, bo musiałem zrobić specjalne badanie na krwi. Tak. Robiłem, no wychodzą moje numery od kolesterolu, wszystkiego są normalnie fenomenalne. Proszę. No, coś pięknego. Proszę. No to ja Paweł, oprócz tego, że wierzę w to, że będziesz mistrzem świata, to będziesz normalnie mistrzem, słuchaj, dietetyki. Wierzę w to, słuchaj. Później jako emerytowany pięściarz już widzę twoją przyszłość. Cieszę się, bracie, nie ukrywam, że cieszę się, bo wiele lat temu rozmawialiśmy o jedzeniu i nie było takich rozmów. Jadłeś byle co, gdzie popadło, to mama na ciebie krzyczała jeszcze, jak byłeś kawalerem, że tak naprawdę obrzydliwe jakieś rzeczy w fast foodach. A dzisiaj proszę, dojrzały Paweł Wolak, głowa rodziny, ojciec, mówi bardzo mądre rzeczy związane z jedzeniem. To prawda, Pawle, to prawda, potwierdzam to i jeśli młodzi ludzie chcecie zacząć szybko, zdrowo inwestować w swój organizm, żeby później zdobywać naprawdę sukcesy w ringach zawodowych, podstawą jest to, co wkładacie w swoje ciała, czyli co inwestujecie, co jecie. Paweł, serdeczności, słuchaj, jeszcze na pewno będziemy śledzić twoje wszystkie poczynania w piątek. Piątek o której waga, powiedz, jak to wygląda? Jutro konferencja, a kiedy ważenie? O 12 w piątek chyba. W samo południe, czyli różnica 3 godzin, umawiamy się, że powiesz mi, zdasz relację, jak to wszystko wyglądało. Trzymamy kciuki, do usłyszenia, uważaj na siebie i fokus, medytuj już tylko nad sobotnią, nocną walką, tylko i wyłącznie nad tym wyjściem, nie opuszczaj hotelu, siedź tam, na pewno jest gym, wszystko jest na miejscu, prawda? Wszystko jest. Dobrze, czyli wszystko to, co Paweł Wolak potrzebuje do życia. Paweł, serdeczności, jeszcze raz trzymamy kciuki, ty nie dziękuj, tylko nie mów słowa dziękuję, a wprost przeciwnie powiedz, zapraszam, obejrzcie moją walkę. I tylko tyle. Zapraszam wszystkich, obejrzcie moją walkę. Tak jest, o to chodziło, bo wiesz, że po polsku to jest takie zapeszanie jak dziękowanie. Trzymaj się bracie, najlepszego, jesteśmy z tobą. Wschodnie Wybrzeże, cała Polska, wszyscy kibice boksu jesteśmy z tobą. Trzymaj się, będzie.